Słoneczko, elegancko, lato, tak jak trzeba. Ja zobaczył, nie, jeszcze nigdy nie widziałam. Dawaj na Jolaosa, pamiętasz jak to było? O! No nie. Gustaw, zobacz co tu się dzieje, Gustaw! Aj, kropla spadła mi na obiektyw. Hemon wyszedł straszny, bo ten ksiądz przyszedł. W trakcie kazania nie można nagrywać. Słoneczko wyszło, przestało padać. Ale się uderzyłem mocno. To jest sala, na której jeszcze w życiu nie byłem. A teraz idziemy jeść zupkę i bierzemy się dalej do pracy. Cześć, witajcie. Dzisiaj zobaczycie, jak wygląda dzień ślubu i wesela nagrywany przez jednego kamerzystę. Jak ten kamerzysta się porusza? O, dźwięki właśnie. Najważniejsza sprawa w tym wszystkim to wyłączyć dźwięki. Okej, jeszcze raz. Cześć, z tej strony Krystian Kopczewski i dzisiaj jestem po tej drugiej stronie obiektywu i chciałbym Wam pokazać, jak wygląda praca kamerzysty od podstaw, krok po kroku, chwila po chwili, ujęcie po ujęciu. Najczęściej jest tak, że cały dzień ślubu rozpoczynam od nagrań z drona, nagrań z sali weselnej oraz kościoła. W tej chwili podjeżdżamy pod salę, ale mamy kiepską pogodę. I możesz, Tomek, pokazać, jak wygląda szyba w samochodzie, ponieważ cały czas pada deszcz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie pogoda jest nieciekawa, zapowiadają deszcze, burze, ma się dziać dzisiaj po prostu wszystko. Mój schemat działania polega na tym, że od początku te ujęcia są tworzone jeszcze zanim pojawią się na przygotowaniach u pary młodej, u pana młodego, tudzież u pani młodej. I są to ujęcia, które wykorzystuję później w filmie. Zobaczycie później gdzie, w którym dokładnie momencie. Ale jest to dla mnie taki idealny czas, w którym mam czas po prostu na to, by spokojnie stworzyć takie ujęcia, a później nie śpieszyć się przed przyjazdem pary młodej do kościoła czy na salę. Ale czasami bywają takie sytuacje i być może dzisiaj taka będzie, że mimo tego, że dzisiaj teraz ogram salę z drona, może się okazać, że będę musiał jeszcze raz podjechać później, bo pogoda może się diametralnie zmienić. Cały czas pada, cały czas siedzę, czekam, aż przestanie, chociaż na chwilę, żeby móc wystartować raz, dwa dronem i ograć salę z powietrza. A przede mną jeszcze ogranie kościoła i no, nie będzie lekko. Elegancko, przestało padać, prawie. Można zaczynać. No to w górę. Dobra, ekstra, mamy to. Lecimy dalej. Lecimy teraz pod kościół. No i jestem. A tutaj zupełnie inna pogoda. Słoneczko, elegancko, lato, tak jak trzeba. 20 km dalej od sali, a zupełnie inny świat. Zobaczę na tym pilocie, jeśli nie widziałem. To zapraszam. Dość często tak jest, właśnie podczas latania dronem. Wszyscy są zaciekawieni, jak to wygląda, jak wysoko, jak daleko, ile kilometrów. Dzień dobry, dzień dobry. Ja zobaczył, ja jeszcze nigdy nie widziałam. O, pyk, tak to wygląda. Aha. A to jakie to działanie jest, nie? O, i u nas tamtu i tu taki zasięg jest. Tak, dokładnie. A na ile kilometrów jeszcze pójdzie? Na ile kilometrów? W górę jest ograniczenie do 0,5 km. A odległość, dopóki traci zasięg, można latać. Oczywiście to też są potrzebne odpowiednie zezwolenia na to i licencje. A jakby w linię elektryczną by trafił, jakie to jest działanie? To by coś by działało, czy nie? Przestało wszystko działać. Cały Nowogród chyba by przestał działać. Zobacz, to ciężkie jest. Zobacz, co. Nie. Kilogram. Kilogram. O. Śmigiełka. Tak jest prawie zawsze. Każdy się pyta, jak daleko lata, jak wysoko lata, na ile starcza baterii. Taki mamy klimat. Teraz szybkie pakowanko i już lecimy do pani młodej. Tam przejdziemy do nagrywania przygotowań. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać. Właściwie nie rzecz, a osoba. To jest Tomek. Siema, Tomek. Siema.
Dlaczego nie chcesz się pokazać? Tą świetną robotę z drugiej strony robi Tomasz Kulesza. Znajdziecie jego filmy na tekafilm.pl. Gorąco polecam, również ślubny operator filmowy. Dobra, Tomek, lecimy dalej. Mało czasu nam zostało. Wjeżdżamy do pani młodej. Siema, paszka. Dzień dobry. To ty pracujesz dzień. Na Jolaosa. Dawaj na Jolaosa. Pamiętasz, jak to było? Pamiętam. Adam, tak zwany paszka. Czasami ktoś się myli i na weselu zamiast napisać jego nazwisko, to piszą po prostu jego pseudonim artystyczny. Teraz kilka ujęć, w zasadzie dwa, może trzy, na to, jak wygląda dom pani młodej. I tu okazuje się, że jest jeszcze tabliczka fajna, z której skorzystam i nagram. Później wykorzysta się to w którymś ciekawym momencie. Halo, dzień dobry. Możemy, możemy. Jest mi trochę tutaj łatwiej, bo już raz to nagrywałem. Tam właśnie jest Natalka. Na dworzu gdzieś chodzi Paweł. To jest para młoda właśnie, której nagrywałem ślub i wesele. Zaraz zobaczę, czy światło będzie przeszkadzało. No i chyba będzie, niestety. To jaki macie plan, dziewczyny? Pijecie szampana, otwieracie szampana, jak jesteście w szlafrokach, czy jak już jesteście ubrane? W szlafrokach. Dobra, skoszcie sobie szlafroki. My tu jeszcze parę minut nam zajdzie na ograniu detali i zaraz będziemy mieli koniec. Teraz wymyślam sobie jakieś ujęcie. Jeszcze wykorzystam sobie podwiązkę. Brązoletka jest tak delikatna. Muszę ją tak blisko nagrać. Dobry fotograf tej buty potrafi ustawić. No, no. Dziewczyna wie, co robi, o co wam chodzi. No. Dzięki za pomoc. Dobra, uwaga. No i już. Gdzie kamerzysta, nie może, to fotografa pośle. O, chyba pyknęło. Wiesz co, tak żebyś miała zamknięte i tak, o tak otworzysz. No, otwórz. Coś takiego, no. Kurza, mamo, idzie kurza. Paszka, mam prośbę, przytrzymasz mnie z tej strony? Jasne, pewnie. Dobra, patrzysz linia na to, co się dzieje. Tak. Uwaga. I już. Ciach, i na siebie. Dobra, no dzisiaj jest wyjątkowo. Trzeba korzystać z lampy cały czas. Jakoś musimy sobie z tym radzić. Uwaga. I już, no. Czekaj, czy jesteś tam? Uwaga. I teraz. No, musimy się zagęszczać, bo czasu zostało bardzo, bardzo, bardzo mało. Już właściwie złapaliśmy poślizg 20-minutowy. I jak będziecie się zderzać, to spójrzcie na kieliszki i później na siebie, czy tam na Lidię, prawda? Wszystko udało się nagrać i jeszcze ostatnie ujęcie paszka robi i lecimy do pana młodego. O, troszeczkę przestało padać. Dawaj, dawaj, raz, dwa. Korzystając z uprzejmości Krystiana Kopczewskiego, jadę z nim. Dobra, to będzie szybki strzał, żeby sprzęt nie zamógł. No nie, nie, zapalaj wszystko. Dobra, teraz jest czas na to, żeby połapać kilka ujęć detali. Okej, okay, spróbuję wykorzystać sobie troszkę tutaj ten żerandol. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Troszkę inna perspektywa, a może jeszcze inaczej złapię sobie. A może jeszcze spróbuję tak. Może wykorzystam sobie też to ułożenie naszego ukochanego fotografa. Może będzie mi to pasowało wszystko. Jeszcze jeden pomysł wykorzystam sobie z butami.
jednak nie nagram ich tak jak Paszka je ustawił, zrezygnuję z tego, ustawię sobie po swojemu. Okej, okay, Tomek, tylko nie pasz tutaj do nas, po prostu na siebie, na to co robicie, nie? Byłoby najlepiej. Uwaga, gotowi? No to już. Dobra, lewe ramię do przodu, trochę tak się, tak po prostu stań, tak? Nie, tak z całym ciałem. O. Udało się trochę nadrobić czasu. Jesteśmy już, wyszliśmy na prostą. Dobra, w każdej chwili możemy zaczynać. Błogosławieństwo. Nie wiem, jakie tradycje macie, czy klękasz, czy nie klękasz. No to śmiało. Już. Ale święty Józef niech będzie twoim opiekunem. Dobra. I chodźcie w moim kierunku. Do wyjścia. Chodźcie. Dobra, uwaga. Aha, Gustaw. Gustaw, zobacz, co tu się dzieje. Gustaw. Gustaw jest twardziel. Gustaw. Dobra, uwaga. Uwaga. I już, chodźcie. Szybkie ujęcie w tym niewielkim deszczu. Jeszcze jak pan młody ze świadkiem odjeżdżają spod domu. I teraz lot dronem, tylko chwilę muszę kierowcy powiedzieć, żeby wiedział co robić. Może tutaj. Dobra. Dobra, to możesz jechać, już, no. Moment. Aj, kropla spadła mi na obiektyw. Masakra. Ściereczkę zostawiłem. W samochodzie. Żona mu. Krzyżyk widzę, że się pojawił, to jeszcze na szybko. Dobra, to my jesteśmy gotowi i w każdej chwili możemy zaczynać. Teraz blisko idę. Słuchajcie, chciałem tylko wam powiedzieć, że jak podjedziecie pod kościół, to nie wysiadajcie, dopóki nas nie będzie, dobra? No, muszę się tak ustawić, żeby dron za bardzo mnie nie widział. Ale żeby kierowca mnie widział, co ma robić. Jeszcze zerknę sobie, co tu się dzieje w prawo. Nie ma wysokich drzew? Nie ma. Teraz szybki powrót i lecę pod kościół. Jesteśmy przed kościołem, w zasadzie nie do końca, ponieważ tu jest plebania i na plebanii są zawsze tutaj w tej miejscowości podpisy. To my idziemy do kościoła. Stawię się z całym dźwiękiem, wszystko zrobię i wrócimy tu. To czekajcie na nas po prostu, dobra? Za 15, czyli 13 minut mamy. No, sytuacja zrobiła się trochę dziwna. Ksiądz spotkał nas i powiedział, że w trakcie kazania nie można nagrywać. Więc zapytałem się go, czy para młoda o tym wie. No, stwierdził, że to jest jego życzenie, że nie można nagrywać i tyle, więc idę teraz poinformować pannę młodą i pana młodego, jak będzie wyglądało nagrywanie kazania. Szczęść Boże. Wykręcicie? Tak. Jest ktoś, czy tylko wy dwaj? Jest jeszcze fotograf, ale już poszedł na drugą stronę. Macie zasady, tak. Nie? Tak, żeby nie przeszkadzać. Oczywiście. W czasie kazania nie kręcić. Nie kręcić w sensie? W czasie kazania siedzimy, słuchamy, co ja mówię. No, ale chciałbym młodym nagrać, co jest powiedziane. Nie. Młodzi wiedzą o tym, to muszę im powiedzieć. Ja mówię, żeby mnie nie nagrywać, tak? Okej, okay. Ale w trakcie kazania tylko. Nie. Słuchajcie, schemat wyszedł straszny, bo ten ksiądz przyszedł i mówi, że w trakcie kazania zakaz nagrywania. Słuchajcie, to jest w ogóle... Trzeciej
źle się zrozumieliśmy. Nie można tylko ludzi, żeby nie chodzić i przeszkadzać nie nagrywać. No. A co ja mówię, to tak, oczywiście. Dobra. Ok, sprawa się wyjaśniła, super. Nie zrozumieliście się. Co ty? Nie to, że się nie zrozumieliśmy, po prostu ksiądz powiedział tak, jak powiedział. I się przyszedł, zreflektował. Dzięki. No ale efekt jest taki, że nagrywamy kazanie, ale nie możemy się ruszać. Słucham? No, wyjdzie pan w halę. Kończę. Jeszcze dekorują. Dlatego jeszcze nic nie zrobiłem, żadnych ujęć, bo dekorują. Przed dzwonkiem zdążą. Dobra, jesteśmy po podpisach. Za kilka minut rozpoczyna się ślub. Jednak się trochę wypogodziło. Słoneczko wyszło, przestało padać. Uff, całe szczęście. Dobra, para młoda idzie jednak pieszo. Myślałem, że podjeżdżają samochodem. Dobra, teraz mam chwilę dosłownie na to, żeby ograć kościół. Tak się to wszystko poukładało. Jeszcze jedno ujęcie z bliska. Do ślubu zostało już tylko 3 minuty, więc zaraz wszystko się rozpocznie i już nie będzie możliwości robienia sobie ujęć, jakie bym chciał, tylko będę musiał łapać to tak, jak jest. O, jeszcze jest fajna tablica, na której wyświetlają się imiona i nazwiska państwa młodych. Jest teraz okazja, więc mogę podejść sobie troszkę bliżej. Wymienić baterię, o której zapomniałem, i karty. Ksiądz nie pozwolił nagrywać w trakcie kazania, więc muszę nadrobić to teraz. Bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński. Chcemy. I ślubuję ci miłość. Będzie dobry moment na to, żeby zmienić obiektyw, bo za chwilę będzie wyjście. Na wyjście potrzebujemy w tym kościele troszkę coś szerszego.
dobra, zapraszam wszystkich do zdjęcia grupowego. Jeden, dwa kadry szerzej i wracam do kościoła, żeby odpiąć wszystkie mikrofony. Dobra, jesteśmy z powrotem w kościele. Właśnie po to, żeby jak najszybciej wszystko spakować. Teraz raz. Najpierw, dobra, to mam pod ręką. Nagrywam jeszcze życzenia gości przed kościołem. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Jest jeszcze sporo ludzi, więc dużo się da jeszcze ogarnąć z drona. Okej, okay, jeszcze jedno ujęcie, takie w zasadzie kończące. To będzie ujęcie z takim dość dalekim odlotem. Musi to być zrobione z tej strony, więc muszę się schować. Dobra, jestem pod salą. To jest sala, na której jeszcze w życiu nie byłem, więc bardzo fajnie. Lubię takie miejsca, w których jeszcze nie bywałem. A tutaj jest nasze miejsce. Dzień dobry. Nie ma za bardzo czasu na to, żeby sobie chodzić i oglądać, więc trzeba się wszystko szybko spinać. Opa. Dobra, najważniejszy dźwięk teraz, żeby był jak najlepszy. Dobra. Szukam głośnika odpowiedniego do postawienia. Siema. Wszyscy jesteście na ten... O, siema. O, chodźcie, chodźcie na chwilę. Chodź na chwilę. Hejka, cześć Lidia, Krystian z tej strony. Hej. Lidia, powiedz mi, gdzie jesteście, na jakiej wysokości? Jedziecie już, czy jeszcze pod kościołem? Zamiastkowym jesteście, to słuchaj, proponuję tak, jak wjedziecie sobie do Ostrołęki, zatrzymajcie się gdzieś niedaleko sali, tak powiedzmy około, no maksymalnie do pół kilometra, żebyście raz, dwa mogli podskoczyć i zadzwonię na ten numer, dobra? I dam wam znać, kiedy możecie podjechać, bo potrzebuję chwilę, żeby ograć salę, okej? Okay? Paszka, chodź na chwilę. Dzięki. Tak chciałem tylko ten. Za chwilę rozpocznie się pierwszy taniec, a na tą chwilę wszyscy goście dostali pierwszy posiłek i to jest taki odpowiedni czas dla mnie, by zrobić jeszcze jedno takie ujęcie z drona. A teraz idziemy jeść zupkę i bierzemy się dalej do pracy. Na początek lecę do zespołu i zepnę się z dźwiękiem. Dobra, trzymaj, wepnij mnie do miksera, a ja idę odsłuch sobie włączę. W międzyczasie słuchaweczki
do słuchu, żeby wiedzieć, co się dzieje. Zaczynam. Dzisiejsze wesele uważamy za oficjalnie otwarte, więc kochani. Ta złodziejka nie ma miejsca na to, żeby mógł wejść w nią polec od uziemienia, więc... Musimy zrobić miejscówę dla tego sprzętu. Ta-dam! Teraz odbędzie się dość ważny element każdego wesela, czyli podziękowania dla rodziców, a zaraz po podziękowaniach wyjedzie tort weselny. No dobra, właśnie została mi jedna kreska baterii, więc to jest doskonały moment, a właściwie jedyny, żeby szybko się z tym uporać i zmienić baterię na mocniejszą albo naładowaną. Wesele powoli się kończy, w tym momencie za chwilę rozpoczną się odczepiny. Zmieniło się oświetlenie, a właściwie wróciło do starej barwy, do starej mocy, do starego światła, jakie było przed całą imprezą weselną. To już koniec. Godzina 1:03. Koniec wesela, koniec oczepin. Idę zbierać sprzęt i lecimy do domu. Przyszła para młoda. Także pożegnamy się i lecimy do domku. Dziękuję wam bardzo na początek. Dziękuję. Dziękuję, że się zgodziliście na to, że Tomek mógł mógł to wszystko uwiecznić. Trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie, na Facebookach się złapiemy, nie? Tak. Dobra, to popatki. No ale Tomek, biedny Tomek, który nas tutaj cały biedny, czas zobacz, nagrywa. Nabity sosem, kurwa, bidy po nim nie widać. To biedny jutro ma kolejne wesele, no ale bardzo współczujemy, ale co zrobimy, no niestety. Życie. Dobra, raz, dwa, pakowanko. Dobra, coś ubiorę na siebie. Temperatura dość mocno spadła. Ile jest stopni teraz? Jest 10, 12, może ciut więcej. Buh. Wyłącz już to nagrywanie, daj sobie spokój, ile można. Tak, kurwa. I lecimy do domku.